богів ідуть на ворогів. Слава Україні! Успокой się, bo zobaczysz, dostaniesz pierdol. Bo... Witam serdecznie, drodzy widzowie. Dzisiaj mamy 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego. No i piwo troszeczkę też będzie, powiedzmy, nawiązywało do tych spraw. Pozwoliłem się nawet ubrać w taką koszulkę wojskową z gry Medal of Honor. Bardzo elegancki kawaler. Tak pomyślałem, że będzie trochę tematycznie. Natomiast o co chodzi? No oczywiście skoro święto Wojska Polskiego, czy ogólnie święto Cudu nad Wisłą, no to oczywiście chodzi o Ukrainę tym razem. No tam ciągle wojna trwa. A ja byłem ostatnio w Lidlu i kupiłem sobie 3 piwka, między innymi piwko takie. To jest jakiś koncerniaczek. Chyba 4 zł kosztował, no ale oczywiście tutaj pieniądze ze zbiórki idą na pomoc humanitarną, ale jak wiecie, wspieram, także postanowiłem sobie po prostu to piwo kupić, przetestować. Daj znać, że takie piwo jest w Lidlu, jak ktoś czuje taką potrzebę, może je zakupić i je w jakiś tam sposób pomóc uchodźcom. Tak więc zakupiłem to piwo. To piwo jest ukraińskie, ale wyprodukowane w Niemczech. Kiedy mam takie sytuacje, zawsze przypomina mi się pewien odcinek Świata według Kiepskich, a mianowicie bodajże chodziło w tym odcinku o to, że wywieszono im na osiedlu zegar z inflacją, no i Paździoch starał się o niemieckie obywatelstwo, którego w końcu nie dostał, no i Ferdek go pyta: dlaczegoś pan nie dostał tego obywatelstwa, przecież jesteś pan Niemcem. A on na to mówi, że nie jestem Niemcem, tylko moja babka była Niemką, a właściwie to nie była Niemką, tylko pojechała do Niemiec, a dokładnie pojechała na 2 godziny do Weimaru po buty. Więc to troszeczkę jak czasem właśnie są te takie piwa, że niby, no nie wiem, na przykład jakieś hiszpańskie czy coś, a wyprodukowane w Niemczech, to jakoś tak zawsze mi się przypomina ta scenka ze Świata według Kiepskich. Chciałem ją nawet zrobić jako wstawkę, ale nie mogłem nigdzie tego odcinka znaleźć po prostu. Także no, powiedziałem wam tak osobiście. Pewnie nie wyszło tak śmiesznie, jakby to było, gdybyście oglądali tę wstawkę. Ale trudno, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dupa, dupa, dupa. No dobrze, także mamy piwo. Jest to piwo chernigiwskie, czyli przypuszczam, że czernichowskie, jeżeli dobrze tłumaczę. Tutaj wam przybliżę, może ktoś akurat, nie wiem, zna ukraiński, także poprawi mnie, ale wydaje mi się, że to chyba jest czernichowskie, ale nie jestem pewien. Być może to jest jakaś inna nazwa, a ja ją po prostu źle spolszczam. Było pochmurno, było dobre światło, wyszło słońce i oczywiście obraz wyszedł trochę prześwietlony. Także po prostu zetnę ten film do tego momentu, kiedy piwo jest już nalane. Tak jak już mówiłem, jeszcze tylko tak szybko przypomnę. Jest to piwo dostępne w Lidlu, prawdopodobnie nazywa się czernichowskie. Jeżeli ktoś po prostu zna język ukraiński, to jeżeli się mylę, niech mnie poprawi, bo może jakoś źle spolszczam tą nazwę, ale wydaje mi się, że czernichowskie. Piwo ukraińskie wyprodukowane w Niemczech, oczywiście część tutaj kwoty idzie na pomoc uchodźcom, także jak ktoś czuje potrzebę pomocy, to jak najbardziej jest taka tutaj możliwość. Taką daje możliwość to piwo. Jest to lager 4,8% alko. Myślę, że tak w skrócie przekazałem to, co wcześniej gadałem przez parę minut. Także nie przedłużając, piwo mam w szkle. Barwa, no takie średnio jasne złoto, takie bardziej ciemniejsze niż jasne. Piwo klarowne, piana nikła, głównie drobna pęcherzykowa, niuchamy. Słodowość, trochę takiej zbożowej kwaskowości, trochę takiej zbożowej kwaskowości.
Do tego chmielowość taka właśnie niemiecka, taka trochę bardziej metaliczna, troszeczkę takiej trawiastości też gdzieś tutaj w tym chmielu jest, w tym aromacie, ale jest ona taka bardziej zdecydowanie taka właśnie niemiecka, taka metaliczna, a nie taka trawiasta czeska, także gdzieś tutaj czuć te związki z Niemcami. Wasze zdrowie, próbujemy. No, muszę wam powiedzieć, że nawet wytrawność jest taka okej, bym powiedział. Jest też trochę słodyczy, ale gdzieś ta wytrawność dominuje. Nie jest za słodko, jest troszeczkę pustawą. Goryczka, powiedziałbym, że taka no niska, niska. W dalszym ciągu taka moim zdaniem zdecydowanie idąca w stronę metaliczności, ale nie jest to taka metaliczność nachalna, jest ona dość delikatna, dość subtelna, także bardzo szybko ustępuje, jest przyjemna, także no spoko, po prostu spoko. Taka minimalna właśnie zbożowa kwasowość gdzieś tutaj występuje. Ale no muszę powiedzieć, że piwo jest takie ześrodkowane, takie zbalansowane, nie za słodkie, nie za wytrawne, nie za kwaśne, takie no po prostu okej, tak? Myślę, że jest to generalnie no niezły lagerek, jeżeli chodzi o piwa koncernowe, no to taki przyzwoity poziom, tak? Szału nie będzie, ale też nie ma tutaj jakichś wad czy czegoś, co by eliminowało go z wypicia. Myślę, że to jest taka uczciwa, porządna pozycja na rynku koncernowym. Także jak najbardziej po prostu okej, tak? Nie mam tutaj jakichś większych zastrzeżeń, jakiegoś wow też tutaj nie ma, po prostu okej, w porządku. Także to by było na tyle. Piwo stestowane. Jeżeli je piliście przypadkiem, no to oczywiście komentujcie, jak wam smakowało. Ja osobiście z tym piwem spotykam się pierwszy raz, ale raczej wrażenia mam bardziej pozytywne niż negatywne. Po prostu okej. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.